Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski. Zapraszam po krótkiej przerwie na wakacjach. Byłem przez chwilę. Zapraszam Państwa na program. Oddaję Państwu głos. Na godzinę 19 to najwyższy czas, aby nasze spotkanie rozpocząć. Dzisiaj o dziwo nie będzie o Białorusi, bo oczywiście przynajmniej ja mam nadzieję, że Państwo również jesteście myślami z narodem białoruskim, który walczy o swoją wolność, walczy o godność. Teraz na Białorusi jesteśmy na etapie strajków w kolejnych zakładach pracy. Grodzieńskie Azoty strajkują, zakład samochodowy w Mińsku strajkuje i być może to jest najlepsza droga do tego, aby krwawy reżim Łukaszenki odszedł do niechlubnej historii, ale dzisiaj Białorusią, kiedy się zajmiemy dzisiaj, to nie Białoruś nas będzie, proszę Państwa, interesować. Dzisiaj inny temat dla Państwa zaproponowałem i być może ważniejszy z punktu widzenia tego, jak będzie wyglądało państwo polskie i polskie społeczeństwo, ba, jak będzie wyglądała cywilizacja zachodnia za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat. Kwestia ideologii gender, kwestia ideologii czy grupy ludzi LGBTQ+, bo tam jeszcze tych można byłoby liter wymyślać co niemało. Pojawiają się cały czas nowe, a w Polsce ta kwestia od 2 lat wybuchła niezwykle silnie. Rok 19 to był rok szeregu parad równości, tak zwanych, czy parad, gdzie osoby nieheteronormatywne, jak same się nazywają, demonstrowały nawet w miastach powiatowych, a rok obecny to już są strajki, to już jest agresja, to już jest być może przed nówek rewolucji, to takiej rewolucji krwawej, jak to oglądała chociażby Rosja sprzed 100 lat, więc to pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, gdzie możemy dążyć. I dzisiaj to jest temat naszej rozmowy, na ile Państwa zdaniem groźna jest ideologia LGBT, na ile groźne są te ruchy, które do nas przychodzą i jak z nimi walczyć, jak te ruchy, jak chronić polskie społeczeństwo i polską debatę publiczną, być może od tego wirusu, który się wydziera. To jest temat naszej rozmowy. Telefony niezmiennie pod numerem 507-964-253. Ten numer zaraz się wyświetlił u dołu Państwa telewizorów. Tam na uwagi, na pytania, na komentarze czekamy. Pytania do kogo? Bo jak zwykle mamy gościa i to gościa niezwykłego, bo osobę, która rozpracowywuje na czynniki pierwsze ideologię marksistowską w jej nowym wcieleniu. To od nas idzie od lat i dokładnie ma rozpracowane, co jest czym i jakie zdarzenie, z czego wynika i jaki może być ciąg dalszy. Dzisiaj naszym gościem ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski w Krakowie. Szczęść Boże, księże profesorze. Daj Boże, witam pana i witam wszystkich telewidzów. No dobrze, to zanim telefony od naszych radiosłuchaczy, to czy ksiądz profesor jest zdziwiony całą sytuacją, zamieszaniem dookoła Michała Esz, który uważa siebie za Małgorzatę Esz? To musiało wybuchnąć, to jest przypadek? No oczywiście, że musiało. To jest oczywiste, że to tak będzie wyglądać. To jest pewien schemat działania genderystów, który jest powtarzany w każdym kraju. No, podobnie jak to było z bolszewikami, przebieg rewolucji bolszewickiej wyglądał mniej więcej w każdym kraju podobnie, prawie tak samo. Mają opracowane schematy, są szkoleni pod tym względem i w każdym kraju właściwie jeden do jednego powtarzają te schematy. To jest ich siła, bo mają opracowane skuteczne metody, ale też ich słabość, bo jednak kraje są różne, szczególnie Polska, i tutaj mogą się zawieść. Już na wstępie chciałbym dodać ducha telewidzom, bo wiem, że niektórzy poważnie zaczynają się obawiać o los naszej cywilizacji, o to, co będzie w Polsce za kilkanaście lat. Oczywiście jest zagrożenie, jest śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji, ale poniekąd ono zawsze było, bo zawsze były w kulturze różne prądy, różne dążenia, również takie całkiem absurdalne, samobójcze. Ale no i oczywiście, jeżeli nie będziemy nim przeciwdziałać, to one wygrają. No, to jest podobnie jak z naszym ciałem. Nasze ciało jest największym cudem naturalnym na Ziemi, ale jest stanie zagrożone przez tysiące chorób. Codziennie jesteśmy atakowani przez biliony i biliony wirusów i zarazków.
ale też potrafimy się przed nimi skutecznie bronić i na ogół nam to się udaje. I podobnie z ideologiami, no tak absurdalnymi jak gender, to jest taka choroba ducha, to jest kolejne wielkie kłamstwo i przed nim trzeba się bronić na poziomie duchowym. To jest, można powiedzieć, taki wirus duchowy, choroba duchowa, takie ogłupienie duchowe. I trzeba się przed nim bronić na poziomie duchowym, podobnie jak ciało się broni na poziomie biologicznym. I podobnie jak nasze ciało ma bardzo dobre szanse i na ogół wygrywa z chorobami, nasz duch może wygrać z tą kolejną chorobą, która no, niejako musiała się pojawić. No bo ludzie, którzy mają gruntownie fałszywy ogląd rzeczywistości, jak ateiści, no, muszą mieć jakieś namiastki sensu, jakieś inne teorie. Tak jak to wcześniej mieli bolszewicy, teraz mają genderyści, bo no, trzeba pamiętać, że teoria gender jest następcą marksizmu, jest niejako taką pociechą dla sierot po marksizmie. Taki czysty marksizm no, już jest zbyt skompromitowany swoim bezsensem ekonomicznym, swoimi zbrodniami, ludobójstwami największymi w dziejach. No, ponad 150 do 150 milionów ofiar tej wyznawców tej ideologii. No, trudno wprost do tego się tak przyznawać, ale jeżeli ktoś nie nabrał rozumu, nie znalazł prawdziwych wartości sensu i dobra, no to potrzebuje jakąś namiastkę i tą namiastką jest genderyzm, który powtarza, kopiuje schematy marksistowskie. Na przykład twierdzi, że wyzwala uciśnione grupy, tak jak marksiści mieli wyzwolić uciśnionych robotników, tak teraz oni wyzwalają różne grupy seksualne. Ale w gruncie chodzi im o władzę absolutną, władzę totalitarną i to widzimy na Zachodzie, gdzie na tych hasłach dochodzą do władzy, no są bez miłosierdzia. To dla ludzi inaczej myślących nie mają żadnej tolerancji. Zmuszają ich do milczenia, nawet zamykają w więzieniach, nie tolerują żadnego innego zdania. Co pokazuje, no jak oni są zakłamani i zakłamana jest ta ideologia. Tak jak pan mówił, ja tym tematem zajmuję się naukowo od ponad 15 lat i generalnie mogę powiedzieć, że genderyści są jak komuniści. Genderyzm jest jak komunizm i jeżeli znamy i rozumiemy, czym był komunizm, a my w Polsce to szczególnie dobrze rozumiemy, to już w dużym stopniu rozumiemy, czym jest genderyzm, bo to są... I do tego zrozumienia, księże profesorze, zaraz będziemy przechodzić, bo od dłuższego momentu na naszej antenie czeka gość także z Krakowa. Pan Andrzej z Krakowa. Dobry wieczór, panie Andrzeju, i zamieniamy się z księdzem profesorem w słuch. Halo, halo? Cisza w słuchawce. Pan Andrzej z Krakowa gdzieś... Halo? O, słyszymy się. Dzień dobry, panie Andrzeju, dobry wieczór. Nie słyszę pana. Ja pana słyszę doskonale. Proszę. A teraz pan mnie słyszy? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, Studio Republika. Czy pan Andrzej z Krakowa nas słyszy? Halo, mam problemy. Ach, nie słyszymy. To postaramy się wrócić jeszcze raz, a my wracamy do rozmowy z księdzem profesorem Dariuszem Oko, bo zatrzymałem księdza profesora w momencie, kiedy ksiądz profesor podkreślał, że to jest w zasadzie tożsame, czy bardzo podobne jak ten marksizm przed 100 lat, który szedł na Warszawę. Za chwilę mamy święto, stulecie cudu nad Wisłą, ale skoro to jest takie proste, to dlaczego mamy taki kłopot czasami, żeby wyjaśnić, czym jest, żeby szczególnie młodemu pokoleniu, młodym osobom wyjaśnić pokrótce, co z czego się bierze? No dlatego, że niestety ludźmi, duże grupy społeczne można oszukiwać, można manipulować nimi, jeżeli ma się odpowiednie środki przekazu, jeżeli panuje się w mediach, jeżeli ma się duże pieniądze. No można wspomnieć taki przykład potęgi mediów i reklamy, kiedy na przykład po pierwszej wojnie światowej koncerny tytoniowe były bardzo zadowolone w Stanach Zjednoczonych, że dużo mężczyzn spali papierosy, coraz więcej, szczególnie po pierwszej wojnie, gdzie nauczyli się tego w okopach, ale martwili się, że kobiety prawie w ogóle nie palą, więc zapłacili za kampanię reklamową przy pomocy najlepszych psychologów, która przekonała kobiety do palenia papierosów, że to jest cool, to jest nowoczesne, to jest właśnie emancypacja, kobiety nie mogą być gorsze od mężczyzn, muszą też palić. No i kobiety zaczęły masowo palić papierosy w Stanach Zjednoczonych, czyli właściwie popełniać czynności samobójcze. Koncerny na tym zarabiały krocie i długo musiała się przebijać świadomość, jak bardzo szkodliwe są papierosy, jak właśnie to było nieszczęście przekonać kobiety do palenia papierosów. Ale przekonano do tego miliony Amerykanek. No to jest przykład, jak zorganizowaną akcją można
do czynności samobójczych przekonać nawet większą część społeczeństwa. Tutaj chodziło o pieniądze, a tutaj chodziło o władzę totalitarną. Przecież mnóstwo ludzi wierzyło w komunizm bolszewicki, prawda? Kiedy bolszewicy szli na Warszawę, komuniści polscy ich wspierali. Wielu ludzi też było obojętnych, w ogóle nie chciało walczyć, narażać się, a komuniści polscy wprost, jak najgorsi zdrajcy, judasze, pomagali Armii Czerwonej w zamordowaniu Polski. Ludzi odpowiednimi metodami można zmanipulować, można przekonać do złego, szczególnie ludzi młodych, którzy mają mało doświadczenia, mało wiedzy. No niestety w systemach totalitarnych, gdzie jest zamknięty system medialny, szczególnie młodych ludzi można zmanipulować. No, ile było milionów młodych fanatyków, zwolenników komunizmu, pionierów w Związku Radzieckim, a też hujwejbinów w czasie rewolucji kulturowej w Chinach, gdzie zamordowano miliony ludzi. I to do tego się przyczyniali szczególnie młodzi ludzie. Czy też no, w Niemczech hitlerowskich, Hitlerjugend, ile tam było fanatyków. I właśnie najbardziej fanatyczni SS-mani czy komsomolcy, komuniści wychodzili z tej organizacji młodzieżowych, gdzie młodzież od początku była indoktrynowana, szczególnie wypierana, wyprana z chrześcijaństwa, z moralności. No, czy też faszyści we Włoszech, czy też żołnierze kamikadze w Japonii, to byli na ogół młodzi ludzie, którzy poświęcali swoje życie zbrodniczym, absurdalnym ideologiom, no dlatego, że mieli może wiele gorliwości, nieraz idealizmu, ale bardzo mało rozsądku, mało wiedzy. I podobnie no, jest z każdą nową ideologią. Tylko ja tutaj chciałem podkreślić, że mamy szansę, szczególnie my Polacy, bo można powiedzieć, że my odnieśliśmy no, kilka wielkich zwycięstw już nad tymi absurdalnymi ateistycznymi ideologiami, dlatego, że jesteśmy narodem szczególnie wierzącym, a wiara chroni rozum przed ideologiami ateistycznymi. No jednak świętujemy teraz stulecie zwycięstwa nad bolszewikami, nad tą zbrodniczą ideologią i jej wyznawcami wrót Warszawy. A przecież no, trzeba powiedzieć, że było jeszcze inne wielkie duchowe zwycięstwo nad komunizmem ostatecznie w 1989 roku, kiedy ten komunizm w Polsce się przede wszystkim załamał, ale też można powiedzieć, że zwyciężyliśmy nad faszyzmem, nazizmem duchowo, bo nigdy tego nie przyjęliśmy. No zauważmy, że tak wielkie, zarozumiałe, pyszne narody, które nami tak gardzą często, jak Niemcy i Rosjanie, ulegli w swojej masie no, najbardziej zbrodniczym ideologiom, nazizmowi i komunizmowi. A jak pisał Herbert, pod naszym miastem, czyli pod Rzeczpospolitą, różne sztandary się pojawiały i różne armie naszą ojczyznę oblegają i różne ideologie, to tą część może uda nam się skończyć udanym telefonem. Przy telefonie pan Benedykt. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, słyszymy się, panie Benedykcie, i zamieniamy się w słuch. Dzwonię, Andrzej z Krakowa. A, Andrzej z Krakowa, to dobrze. Andrzej z Krakowa, tak, to pierwszy raz nie udało mi się połączyć. Jest tak, jest, jestem fanem tego programu, oglądam, dziękuję, oglądam telewizję Republika. I jestem nazywany katolem i pisiorem, no mam 80 lat, chodzę do kościoła i tak dalej. No, księdza Oko też znam, bo występuje i zgadzam się z jego poglądami, ale chciałbym jedno pytanie zadać. Gdzie po wystąpieniu arcybiskupa Jędraszewskiego, który nazwał wszystko po imieniu, gdzie byli hierarchowie? Kto go poparł? Nikt. Hierarchowie milczeli. Chodzę do kościoła, do świętej Katarzyny, myślałem, że ksiądz, przynajmniej proboszcz, ma takie piękne kazanie, że powie tak, rzeczywiście popieramy, to jest nasz biskup, arcybiskup Krakowa, no po prostu, gdzie jest kościół? Pytam się jeszcze raz, gdzie są hierarchowie? Panie Andrzeju, tu stawiamy znak zapytania, bo mamy bardzo mało czasu. Pytanie jest bardzo konkretne i zasadne. Dziękuję bardzo za głos i dziękuję za pozdrowienia. Księże profesorze, trochę nagniemy reguły czasowe pierwszej części, bo pytanie jest intrygujące. No ja akurat sam wyraźnie popierałem księdza arcybiskupa. Miałem kilka wypowiedzi medialnych, w której utożsamiałem się z jego stanowiskiem. Było też poparcie wyraźne kilkunastu biskupów. Był też głos poparcia z Rzymu, także z Czech, kardynałów, więc to nie jest tak, że nie było poparcia, no tylko trzeba pamiętać, że Kościół nie jest monolitem. Kościół ma wiele spraw, którymi się zajmuje,
No i nie wszyscy mogą mówić tak samo na jeden temat, bo są dziesiątki tematów, którymi Kościół się zajmuje i niektórzy duchowni mają szczególny charyzmat, żeby zajmować się pewnymi problemami, szczególnie je dobrze rozumieją. Tak jak ksiądz arcybiskup Jędraszewski, który jest znakomitym filozofem, też dzięki temu zapewne dobrze rozumie naturę ideologii gender i rozpracowuje to od strony filozoficznej. I też nie tylko jako arcybiskup, ale też profesor filozofii znakomicie wie, o co chodzi i celnie krytykuje tą kolejną szkodliwą, absurdalną ideologię. No ale też tak było w komunizmie. No, generalnie no, wszyscy księża, albo prawie wszyscy, poza jakimiś zdrajcami, judaszami, nie akceptowali komunizmu. No ale nie wszyscy tak z nim zdecydowanie walczyli. No, byli ludzie szczególnie utalentowani do tego, mający też dużo rozumu i odwagi, jak ksiądz Popiełuszko czy kardynał Wyszyński. Ale to nie wszyscy robili w ten sam sposób, prawda? Więc o tym trzeba pamiętać, że ludzie są bardzo różni, mają różne charyzmaty, różne powołania, również w kościele i w temacie gender. Ale tych głosów krytycznych jest naprawdę bardzo dużo w polskim kościele. No i przede wszystkim sam papież Franciszek najbardziej krytykuje gender. Powiedział ksiądz profesor Dariusz Oko, ale to nie jest ostatni głos w tym programie, bo przed nami oczywiście druga część już za kilka minut, więc zostańcie państwo przy telewizorach. My z księdzem profesorem dalej będziemy rozsupływać zawiłości ideologii gender i czekamy na państwa telefony pod numerem niezmiennym. To wszystko w drugiej części za chwilę kontynuujemy.